kardiologii polskiej parę lat temu napisałem, no dobrze, o tym, że coś to się ma. W kardiologii polskiej parę lat temu napisałem pracę. Pogłoski o mojej przedwczesnej śmierci są przesadzone. Ta praca jest wielokrotnie cytowana, bo wykazałem w tej pracy, że kardiochirurgia nadal się będzie rozwijać, aczkolwiek będzie miała do czynienia z innymi schorzeniami, z inną populacją społeczeństwa. Kiedy w 1983 albo 4 roku zaczynałem z profesorem religią pracę, to przeciętny nasz pacjent miał 45-50 lat. To było normalne, że myśmy robili operację, ja sobie to później znajdę, i pan to pokaże, to latarcie, no. Ja sobie już teraz tutaj, teraz już pan tak daleko doszedł, to już ja tu uważam, można tutaj pokazać, mamy różne wykłady, no, no przykłady mamy na każdy temat. Zobaczymy, a może to gdzieś pan jeszcze, dobra, będziemy dzielić. Proszę państwa, to był nasz przeciętny pacjent. To był pacjent 45-55 lat. Przychodził do nas z dolegliwościami bólowymi, z chorobą wieńcową. Kardiolodzy robili u niego koronarografię, stwierdzali, jest zwężenie. Co robimy? Operacja. Operacja naczyń wieńcowych, tak zwane bypassy wieńcowe. I wtedy właściwie 90% operacji kardiochirurgicznych na klinikach to były wykonywane bypassy wieńcowe. Robiło się te bypassy z żył, dlatego chorzy mieli pocięte nogi. Później zaczęto stosować tętnice piersiowe, które to tętnice piersiowe wykazują większą żywotność, dłużej wytrzymują jako pomosty. I w pewnym momencie była taka sytuacja, że zaczęła rozwijać się kardiologia interwencyjna. Ale dlaczego ona się tak zaczęła rozwijać? No bo żaden pacjent, jeżeli będzie miał do wyboru małe przy chorobie wieńcowej, ma dolegliwości bólowe, ma zwężone naczynie, trafia do pracowni hemodynamicznej, pokazują nam kardiolodzy, że jest zwężenie naczynia i teraz jest wybór. Zwężenie jednego naczynia, jedno naczynie wieńcowe tylko zmienione, mówi się do pacjenta, proszę pana, no albo pojedzie pan na operację i będzie pan miał otwartą klatkę piersiową i chirurdzy zrobią panu zabieg, albo założymy panu stent. No i oczywiście zaczęło się to, że każdy pacjent wybierał stent. No przecież nie chciał mieć rozkrojonej klatki piersiowej. Ta technologia rozwinęła się tak mocno, że wprowadzono coraz to nowe generacje stentów. Te stentowania, które w początkowym okresie były obciążone bardzo dużym ryzykiem restenozy, bo to głównie na zjazdach kardiochirurgicznych mówiło się tak, no stentu to bym sobie nie założył, bo będzie restenoza, ale zaczęto wprowadzać nowe stenty i powiem państwu tak, przedwczoraj wyczytałem doniesienia ze Stanów Zjednoczonych na temat, jak kardiochirurgia klasuje się obecnie w stosunku do kardiologii. Bo kardiochirurgia to jest tak, choroba wieńcowa, wady zastawkowe, wady wrodzone. Ale mówmy o chorobie wieńcowej. Ilość zabiegów operacyjnych, bypassów wieńcowych w ostatnim dziesięcioleciu w Stanach Zjednoczonych zmniejszyła się o 40%. 40% mniej wykonuje się w stanie Nowy Jork, Milwaukee, Boston bypassów wieńcowych. Dało mi to troszkę do myślenia, byłem na zjeździe w Dubrowniku i no jak to wiecie państwo, jest Dubrownik, nie siedzi się tylko na obradach, ale chodzi się po restauracjach, siadam w restauracji, rozmawiam z facetem ze Stanów, pan mówi skąd, pan wiesz, z Polski, a na zjeździe, tak, ja też na zjeździe, no tośmy sobie porozmawiali na temat kardiochirurgii w restauracji. Mówię do niego tak, mówię, jak u was wygląda kardiochirurgia? No, jest problem z kardiochirurgami, bo szpitale kardiochirurgiczne głównie bazowały na wykonywaniu operacji naczyń wieńcowych, prawda? A teraz obserwujemy spadek. W związku z czym wielu chirurgów amerykańskich zmienia swoją specjalizację i przechodzi na kardiologię interwencyjną albo przechodzi na chirurgię naczyniową. Czy w Polsce już jest taka sytuacja? Jeszcze takiej sytuacji nie ma. Ale powiem jedno, o 40% zmniejszyła się liczba operacji naczyń wieńcowych, natomiast o 256% zwiększyła się ilość procedur wieńcowych, głównie w związku z tak zwanymi ostrymi zespołami wieńcowymi. Bo największy przełom, ja twierdzę, jaki dokonał się za mojego życia w kardiologii, to jest leczenie ostrego zespołu wieńcowego. Jak mój ojciec miał zawał, to pamiętał, leżał w Katowicach u profesora Karolczaka
i położono go do łóżka i musiał leżeć 40 dni. Jak wstał, to był wrakiem człowieka. Przeżył to na szczęście, ale całe życie chorował na serce i miał tętniaka lewej komory. Dzisiaj już by się to nie stało. Dzisiaj w Polsce mamy najlepszą sytuację. Ja mi się powiedziałbym tak, to jest jedna z lepszych sytuacji w Europie. I to jest naprawdę prawdziwy sukces kardiologów. Dostępność do leczenia zawału inwazyjnego, czyli zatyka się naczynie wieńcowe, pacjent trafia w przeciągu godziny do pracowni hemodynamicznej, odtykają naczynie wieńcowe, zakładają stent, 3-4 dni chory może iść do domu, nie ma szkody w mięśniu sercowym, nie ma cech tego zawału, który kiedyś był tętniakiem, niedomykalnością mitralną, niewydolnością serca. To spowodowało, że większość pacjentów, którzy nigdy by nie trafili do lekarza, obecnie trafia do pracowni hemodynamicznych, których sieć jest bardzo dobrze rozbudowana i większość tych chorych, który ma pierwszy ból wieńcowy, nie ma zawału, tylko trafia już do leczenia kardiologicznego. Dawniej to było troszeczkę inaczej. A to się miało jeden zawał, a to się miało drugi zawał, potem się szło do kardiologa, kardiolog kierował na próbę wysiłkową, po próbie wysiłkowej do koronografii, no i była już rozsiana choroba wieńcowa, wszystkie naczynia były pozajmowane, w związku z czym pacjent nadawał się tylko do kardiochirurga. I nadal jest tak, ja dzisiaj spojrzałem, bo zastanawiałem się, o czym Państwu mówić, ale spojrzałem sobie, jest taki raport klubu kardiochirurgów, bo i zastanawiałem się, co w tym, jaki jest trend wykonywanych operacji. I jeżeli popatrzymy, proszę Państwa, na Polskę, to myślę, że są jeszcze takie, tak duże zaniedbania w kardiochirurgii, że nadal nam nie grozi zamykanie klinik kardiochirurgicznych. Bo w 2011 roku o 5,7% wzrosła liczba operacji kardiochirurgicznych. To jest troszeczkę inaczej niż na świecie. Tam obserwuje się stagnację. U nas ciągle rośnie. Dlatego, że nareszcie po wielu, wielu latach takiego zastoju i niedodiagnozowania pacjentów diagnozujemy prawidłowo. To jest niezwykły wysiłek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kardiologów, którzy diagnozują pacjentów, z którymi my, kardiochirurdzy, spieramy się, bo często mówimy tak, no tak, ale wy wszystko stentujecie, ale dzięki temu, że jest tak dobrze zorganizowana kardiologia interwencyjna, mnóstwo pacjentów jest uchronionych od zawału, ma przedłużone życie, wraca normalnie do pracy, pracuje i nie jest kalekami. Zawał kiedyś to było pewne kalectwo i lęka. Teraz, ja powiem tak, bez wielkiego niepokoju wsiadam do polskich linii lotniczych, ale 3 pilotów, którzy lata na trasach transatlantyckich, miało u mnie bypassy zrobione. I zostało dopuszczonych do lotów. Ja myślałem, że taki Instytut Medycyny Lotniczej, który robi bardzo dokładne badania, już nie, okazuje się, że oni są w pełni szpadli. Ale są jakieś przeciwwskazania? No nie ma, widać, nie ma przeciwwskazań. Są wydolni. Mają wykonaną koronografię, mają drożne pomosty, zrobione metodą małoinwazyjną, bo to były małoinwazyjne metody, nie mają zaburzeń, w związku z czym latają. Czyli my, obecna kardiochirurgia i kardiologia przywraca przede wszystkim ludzi do normalnej pracy. I to jest chyba nasze największe osiągnięcie. Ale skoncentrowałem się tu jak gdyby na jednym problemie. Choroba wieńcowa. Oczywiście zawsze istnieją dyskusje. Kardiolodzy mówią stentować czy nie stentować. Kardiochirurdzy nie stentować, kardiolodzy stentować. Zawsze jestem przeciwny takim dyskusjom, bo są jasne określone kryteria. Kiedy stentować, a kiedy robić bypassy. I to jest też bardzo ważne, żeby nie na siłę jedna grupa przeciągała w swoją stronę i druga w swoją stronę. Bo nie można tu patrzeć na interes grupy. To jest, chciałem Państwu powiedzieć, nawet już podnoszone obecnie, że tak zwany provider usługi, czyli ten, który dostarcza usługę, nie powinien decydować, jaka to powinna być usługa. Czyli jeżeli ja jestem kardiologiem interwencyjnym i mam warsztat swój, że rozszerzam naczynia, to być może nie powinienem decydować o tym, jaki zabieg powinien być zrobiony. Jeżeli ja jestem kardiochirurgiem i decyduję o tym, że należy zrobić bypassy, to być może nie powinien o tym decydować. I w obecnych zaleceniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego istnieje tak zwane pojęcie hard team,
I to jest coś, o czym Państwo musicie wiedzieć, że obecnie o tym, jaki zabieg w chorobie wieńcowej chory będzie miał wykonany, nie powinien decydować provider usługi, tylko powinien zespół decydować. W tym zespole powinien się znaleźć kardiolog interwencyjny, powinien się znaleźć kardiochirurg i powinien się znaleźć lekarz, który leczy tabletkami. Bo farmakoterapia w obecnej dobie poczyniła także bardzo duży postęp i część chorych może wcale nie musi mieć ani zakładanego stentu, ani nie musi mieć wykonywanego bypassu wieńcowego, tylko może być leczony farmakologicznie obniżaniem poziomu cholesterolu, lekami rozszerzającymi. To są takie rzeczy, które ja chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali, że cała medycyna, czyli kardiologia i kardiochirurgia raczej się konsolidują i raczej zaczynamy działać wspólnie, realizując dobro pacjenta. Co to znaczy, że nie tak się dzieje, ale nie powinno tak być, że provider danej usługi decyduje o tym, jaki powinien być zabieg, szczególnie jeżeli chodzi o leczenie inwazyjne choroby wieńcowej. Pojęcie hard teamu zostało wprowadzone przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne i one w Polsce jest także no, w ten czy inny sposób, ale jednak implikowane. Proszę Państwa, ja pozwolę sobie teraz troszeczkę tutaj poszukać w tych moich rzeczach i być może uda nam się. Przepraszam, a taki hard team to już istnieje w jakichś ośrodkach? Proszę Pana, oczywiście, że istnieje. Ja Panu pokażę coś takiego. Bo to zawsze jest fajnie też. Panie profesorze, taki hard team jest pod presją dyrektora szpitala, który patrzy, co mu się bardziej opłaca. No wie pan, ja panu powiem jedno. Jeżeli chodzi o hard team, to zawsze dyrektorowi się będzie opłacała kardiologia interwencyjna. Ja kiedyś coś takiego sobie zrobiłem. O, to jest taki hard team. To jest właśnie ten hafting, który goni tego biednego pacjenta. To jest z jednego z moich wykładów. On jeszcze za, więc no, myślę, że to jest kardiolog, kardiochirurg, który goni tego biednego zająca, żeby go złapać, ale proszę pana, to nie jest tak. Oczywiście dyrektorzy mają wpływ na to, co się opłaca, ale ja powiem jedno. Ja przeżyłem już różnych dyrektorów i ja już przeżyłem i kontrolę Nikolskiej i wszystko. I jeżeli człowiek ma argumenty, to jest w stanie te argumenty obronić. Ja nie wyobrażam sobie, żeby dyrektor mi kazał robić to czy coś innego. Dyrektor może mi sugerować, ale nie mam mowy o to, żeby dyrektor miał wpływ na to, co ja będę czy kogo będę operował. Oczywiście to w wielu przypadkach zależy od pozycji tego, który z tym dyrektorem jest. Taka osoba jak ja jest bardzo niewygodna w szpitalu. No wszystko się robi, żeby się takiej osoby pozbyć, prawda? Żeby taką osobą spacyfikować, albo żeby taka osoba była pokorna. To były czasy CBA, różne rzeczy, ale jeżeli człowiek jest uczciwy, to się stanie tym wszystkim jakoś wybronić. Także, proszę Państwa, hard team istnieje i hard team jest nie taki, jak tutaj ja go pokazałem. To jest kardiolog, kardiochirurg i kardiolog interwencyjny, którzy potrafią wyleczyć pacjenta. Ale ja chciałem powiedzieć Państwu jedno. Kardiologia i kardiochirurgia z sobą rywalizują. Rywalizują o pacjenta i o pieniądze. To są pieniądze, prawda? Jeżeli teraz pacjent będzie wybierał skuteczną metodę kardiologiczną, to kardiochirurgia będzie się musiała zamknąć. W związku z czym kardiochirurdzy też muszą myśleć, dlaczego pacjenci wybierają kardiologię. Bo jest mniej inwazyjna, tak? Bo jeżeli ja będę miał tylko małą dziurkę w okolicach pachwiny, albo będę miał przeciętą klatkę piersiową, to zawsze wybiorę tą małą dziurkę. Ale jest jeszcze inny problem. Jeżeli pacjent będzie świadomy, a to bardzo wiele zależy też od dziennikarzy, że pacjent powinien stosować się do zaleceń tego hard teamu, to wtedy ten pacjent czasami będzie musiał wybrać tego chirurga. Bo jeżeli to jest jednonaczyniowa choroba wieńcowa, jedno zwężenie albo dwa, to kardiolog może mu użyć stenty. Jeżeli to jest ostry zawał, pacjent trafia w zawale, pacjent powinien mieć stenty. Ale jeżeli to jest rozsiana choroba wieńcowa, jeżeli to dotyczy nie jednego naczynia, ale paru naczyń, to wtedy już musi być kardiochirurgia, bo my musimy też popatrzeć się na wynik ekonomiczny.
Jeżeli ja mam dzisiaj pacjentów, ja przepraszam, że ja tak powiem, ale siedzi tam jeden pacjent, prawda? Wczoraj 10 lat. Że żyje. 10 lat po operacji. 10 lat po operacji. Ja przepraszam, że tak pana wyciągnąłem, ale ostatnio byłem w Dubrowniku, wie pan, i przechodziłem tą starą starówkę i spotkałem dwóch czy trzech pacjentów. No po prostu nie wierzyłem, że to jest w ogóle możliwe, i to taki 10-11 lat po operacji. Skuteczność zabiegów operacyjnych pomimo bardzo dużego urazu jest bardzo duża. My nie oferujemy tak, że na wieczność dajemy pacjentowi, że będzie dobrze, ale przy stentowaniu istnieje jedno ryzyko, duże ryzyko restenozy, czyli nawrotowości. I oczywiście można złożyć drugi stent, i trzeci stent, i czwarty stent. I mam kolegów, z którymi współpracuję, i nawet mam, można powiedzieć, prywatną firmę, która też zakłada stenty, i jak gdyby nie mogę powiedzieć całkowicie, że jestem przeciwko tym stentom, ale częstość restenozy jest wysoka. Dlatego o tym, czy chory będzie miał restenozę, czy nie, decyduje doświadczenie lekarzy. I dlatego wprowadzono HAPTIM, bo części pacjentów, u których jest wielonaczyniowa choroba wieńcowa, która jest zaawansowana, którzy mają choroby zastawkowe, musimy ciągle zaproponować kardiochirurgię. Ta kardiochirurgia musi zaproponować też nowoczesne metody leczenia. Już nie tylko materiał żylny pobierany z nogi, bo wiemy, że ten materiał żylny ulega destrukcji, ale to musi być pomostowanie tętnicy, czyli wykorzystuje się tętnice wieńcowe. Nie tylko przecinanie klatki piersiowej, ale mało inwazyjne operacje, z małego cięcia, z małego dostępu, operacje endoskopowe i w końcu operacje hybrydowe. To jest ta przyszłość, która będzie, bo my już wiemy dzisiaj z wielkich badań klinicznych, że niektóre obszary zdecydowanie lepiej rokują po chirurgicznym leczeniu naczyń wieńcowych, a niektóre są bardzo dobre, jeżeli je zestentujemy. Jeżeli na przykład lewa tętnica wieńcowa jest stentowana, to ryzyko restenozy jest około 25%. Przy dobrze założonym bypassie można powiedzieć, że ryzyko restenozy jest znikome albo prawie że żadne, jeżeli to jest bypass tętniczy. I dlatego liczymy teraz już, że z jednej strony stworzyliśmy Heart Team, czyli ten zespół, który będzie wspólnie oceniał najlepszą metodę leczenia. Drugi jak gdyby etap, i to już można powiedzieć, te wszystkie etapy mam szczęście, że przechodzę, bo pracuję ciągle w ośrodkach, które na to stać, które mam pieniądze, i tworzymy obecnie tak zwane hybrydowe sale operacyjne. To jest następny etap kardiochirurgii, sale hybrydowe, czyli sala operacyjna z pełną aseptyką sali, która jest wyposażona w super nowoczesny aparat rentgenowski, gdzie kardiolodzy mogą razem z nami wykonywać zabieg. Ja pokażę Państwu tutaj, być może ta prezentacja nam się uda. Panie profesorze, ile takich sal jest w tej chwili? Proszę Panią, w Warszawie dwie są. Ja powiem Panu tak. Mówmy o takich... Szczerze, prawdziwego zdarzenia sala hybrydowa jest teraz w Bielsku. To jest jedno miejsce i to ja Wam pokażę, to jest faktycznie prawdziwa sala. Są sale hybrydowe w Instytucie Kardiologii. W Instytucie Hematologii w Warszawie jest super nowoczesna. Dopiero niedawno otwarta, ona jest w rozruchu. Ale w Instytucie Hematologii, przepraszam, jeszcze jej nie widziałem, nie wiem. Natomiast w Instytucie Hematologii, ja nie wiem, dla jakich celów ona ma być wykorzystywana. Kardiologiczna to jest? To jest hybrydowa, kardiologiczna. Znaczy nie, to jest bardziej naczyniowa. Chirurgia naczyniowa. Ja, bo Pan mi się zapytał teraz o salę kardiochirurgiczną. Instytut Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca u Mariana Zembali w Bielsku i nowoczesna sala hybrydowa w przyszłym tygodniu będzie otwarta w Ochojcu. Wiem, że są jeszcze sale hybrydowe w Łodzi, jest w Krakowie jest sala hybrydowa u profesora Sadowskiego, ale one były jak gdyby budowane w różnych etapach. I tutaj one były chyba adaptowane, prawda? Adaptowane. Tak naprawdę takiej wybudowanej sali od początku do końca z nastawieniem na salę hybrydową, to jest wybudowana tylko w Bielsku, w tym nowym Centrum Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, i to jest duża sala, wielka, przygotowana absolutnie do tego w tej chwili najlepiej, ale z tego co... też, od początku do końca. Do końca. Cieszę się. W każdym bądź razie takie sale już są i tutaj ja Państwu pokażę, jak taka sala hybrydowa wygląda. No, to jest sala hybrydowa,
jak widzicie Państwo, tu jest stół operacyjny w środku, szereg urządzeń, które są potrzebne nam do znieczulenia, lampy, zintegrowany monitor, gdzie możemy obserwować wszystkie, wszystkie badania, aparat do znieczulenia i oczywiście aparat rentgenowski, który tutaj jest i który najeżdża na salę operacyjną. To musi być duża sala, ona musi mieć 80 metrów, na takiej sali operacyjnej musi być możliwość zaparkowania urządzeń radiologicznych całkowicie na boku, tak żeby w razie czego mógł pracować także kardiochirurg. Tak wygląda sala hybrydowa i takie sale powstają. To znowuż nie jest tak, że my jesteśmy w Polsce na samym końcu, bo jeżeli Pan się mi zapyta, ile sal hybrydowych jest w Norwegii czy w Finlandii, jedna, dwie, w Hiszpanii nie ma w ogóle, to nie jest tak, że my jesteśmy gdzieś na końcu świata i na ogonie. U nas dzięki polskiemu programowi Polka wiem, że kolejne pieniądze są przeznaczone w tym roku w programie do wybudowania kolejnej sali hybrydowej w Polsce. Także myślę, że w krótkim czasie trzeba się będzie zastanowić, jak one będą wykorzystane. Tam musi być dostęp szeroki do kardiologów, bo przecież kardiolodzy, chociażby tutaj pan profesor, może na tej sali hybrydowej zamykać ubytki międzyprzedsionkowe, może wady strukturalne naprawiać. No tysiące rzeczy można robić, dlatego że ta sala ma jeszcze jedną taką zasadę. Ona musi, ona ma rygor ten chirurgiczny. Czyli tutaj jest ta pełna aseptyka i antyseptyka. I my wprowadzając przeróżnego rodzaju urządzenia, sztuczne protezy, coraz większe protezy do środka, do jamy ciała, musimy mieć absolutnie czystość chirurgiczną. I te sale hybrydowe nam taką czystość chirurgiczną zapewniają. Ta kolejna gdzie ma powstać? Proszę? Ta kolejna gdzie ma powstać? Proszę Panią, nie wiem. Dzisiaj się dowiedziałem, będzie konsultant krajowy, możecie się go zapytać. Dzisiaj się dowiedziałem, że będą przeznaczone pieniądze z programu Polka na kolejną salę hybrydową. No to jest, można powiedzieć, dobra wiadomość, prawda? To jest inwestycja rzędu. Proszę Panią, żeby była dobra, to jest inwestycja rzędu 10 do 12 milionów złotych. Polka przeznacza 5 milionów, czyli trzeba wiadomo, ile trzeba dopłacić. Na tych salach hybrydowych będziemy w przyszłości może wykorzystywać także nasze zabiegi, które już robimy rutynowo, zabiegi endoskopowe. Tak obecnie robimy w Bielsku, że tętnicę na przykład piersiową wewnętrzną metodą małoinwazyjną wszczepiamy do tętnicy przedniej stępującej, a pozostałe naczynia stentujemy. To jest zabieg nagrany taki endoskopowy. Ja pokażę Państwu, może to ruszy. O, endoskopowo można pobrać, to jest ze środka z klatki piersiowej zdjęcie, można endoskopowo pobrać tętnicę piersiową wewnętrzną. To wszystko wygląda takie duże, ale zdajecie sobie Państwo, że to jest wielkie powiększenie. I można przy pomocy już pod kontrolą wzroku wszczepić tą tętnicę do pacjenta, do serca pacjenta, do lewej tętnicy wieńcowej, pozostawiając pacjentowi tylko bardzo niewielką bliznę. Kardiochirurgia zmienia się. Ona jak gdyby dąży do tego, żeby zmniejszyć inwazyjność. Inwazyjność zmniejszamy poprzez to, że staramy się operować chorych bez użycia krążenia pozostrojowego, że staramy się wykorzystywać małe cięcia, że staramy się wszczepiać zastawki także z małego cięcia, że już pokażę Państwu na przykład endoskopowy obraz z wszczepiania nici ścięgnistej. To są zdjęcia zrobione z bardzo niewielkiego cięcia, 2-3 cm cięcia, gdzie przy pomocy endoskopu można wszczepić nici ścięgniste, można naprawić zastawkę i po wszczepieniu takiego pierścienia my tej zastawki nie wymieniamy, tylko to jest zastawka już naprawiona. Ona w tej chwili będzie testowana, prawda, przy pomocy wody. Sprawdzane są te płatki. Ten pierścień uszczelnia tą zastawkę, czyli kardiochirurgia znowu zmniejsza inwazyjność. Nie wyrzuca zastawki, nie usuwa tej zastawki, stara się ją naprawić. Stara się ją naprawić albo z cięcia środkowego, albo z mini cięcia. I ja mam bardzo wielu takich pacjentów, którzy przychodzą do mnie, młode kobiety szczególnie, które mają wypadania płatków, zastawki, źle się czują, mają zaburzenia rytmu serca i z bardzo niewielkiego cięcia mają taki zabieg operacyjny zrobiony. Czyli minimalizacja tego wszystkiego. Co tu jeszcze mamy? No ale to nie jest koniec, bo
jeszcze mamy zastawkę aortalną. Tak wygląda przecięcie, prawda, aorty. Zastawkę aortalną, którą dawniej wymienialiśmy. Ja Państwu tutaj pokazałem, to jest oczywiście prototyp takiej zastawki, jak wygląda sztuczna zastawka. Wbrew pozorom ona jest lepiej wykonana, to jest tylko takie demo, a to jest zastawka biologiczna, zrobiona ze świńskich tkanek. Te zastawki mają, na pewno leczą nam choroby, czyli zwężenie lub niedomykanie, ale to jest pewien rodzaj kalecki. To jest tak jak ze sztuczną nogą. Czasami ona jest ładniejsza, ale to jest sztuczna noga. Chory musi mieć antykoagulację, chory musi mieć terapię taką pilnującą, żeby nie było żadnych zakażeń, prawda? Jest wiele takich rzeczy, które są niekorzystne dla tego chorego. Dlatego, i tutaj na pewno będzie to pokazywał pan profesor Witkowski, i tutaj są koledzy, no wprowadzono nowy rodzaj zastawki, które można wprowadzić albo przez tętnicę udową, albo przez koniuszek, nie otwierając klatki piersiowej. I tu właśnie nam są potrzebne sale hybrydowe. Tutaj właśnie musimy zachować tą absolutną czystość. Nie ma już mowy, żebyśmy pracowali bez kardiologa. Kardiolog nam jest potrzebny, dlatego że on potrafi pozycjonować tą zastawkę. Kardiochirurg jest potrzebny czasami, żeby otworzyć klatkę piersiową, żeby naprawić uszkodzenie tętniczy, jeżeli tak jest. I proszę zobaczyć, ta zastawka jest wprowadzona z takiego małego nacięcia przez koniuszek serca do środka. Obecnie te zastawki są bardzo drogie. Cena takiej zastawki, wszczepienie takiej zastawki to jest około 120 tysięcy złotych. Narodowy Fundusz refunduje to około 250 chorych rocznie. Te zastawki, ze względu na to, że one jeszcze do końca nie są sprawdzone, są na razie wszczepiane tylko u pacjentów z tak zwanym, o teraz gdzie będzie wszczepiona, teraz będzie balon rozszerzone i następny etap będzie wszczepienie tej zastawki przy całkowicie bijącym sercu. Także w ten sposób się, proszę Państwa, zmienia kardiochirurgia. O, tu będzie pokazane jeszcze raz, jak to są te przeskórne zastawki wprowadzane. Zmienia się kardiochirurgia. Czy będziemy zwijać naszą kardiochirurgię? Myślę, że nie. Następny etap to jest ścisła praca z kardiologią, powstawanie sal hybrydowych, a przede wszystkim zmierzenie się z epidemią, która obecnie jest, z epidemią starzejącego się naszego społeczeństwa, z wadą aortalną, z wadami zastawek, z tym, co dzieje się u ludzi, którzy przeżyli zawał, dlatego że wielu chorych, który skutecznie kardiolodzy uratowali od niechybnej śmierci, kiedy śmiertelność zawału była ponad 25%, to jest znacznie mniejsza, trafia później do kardiochirurgów, bo następuje niekorzystny remodeling, jest zawał, robi się niedomykalność zastawki. Także ja myślę, że kardiochirurgia przetrwa, ale kardiochirurgia musi także myśleć o zmianach, musi zmniejszać swoją inwazyjność, musi ściśle współpracować z kardiologami. Przyszedł echokardiografista, ja już, znaczy ja Cię przepraszam, że ja Cię tak przedstawiam, bo oczywiście, miło, ale dla mnie jesteś z guru echokardiografii. I ja sobie już w tej chwili nie wyobrażam na przykład pracy na sali operacyjnej bez specjalisty echokardiografisty. Dzięki panu profesorowi mamy wyszkolonych także anestezjologów, oni już nam pomagają. Bo dawniej było tak, myśmy naprawiali zastawkę i mówiliśmy, a chyba to jakoś będzie. Chory zamykał klatkę, wyjeżdżał, a przychodził pan profesor i mówił, no taka ta zastawka dalej jest niedomykana. No co, z powrotem brać chorego na stół? Jest to duży problem. Teraz w czasie operacji echokardiografista przy pomocy echa przezprzewodowego nam może powiedzieć, zrobiłeś dobrą operację, możesz zamykać klatkę, chory może wyjeżdżać. To tyle, proszę Państwa. Jeżeli chcecie jakieś pytania zadać, to ja jestem dostępny. Ja chciałem Państwu dać coś takiego, co my dajemy naszym pacjentom. Pani doktor, proszę, takie znamy twarze, przepraszam. Proszę bardzo. Nomen omen to nie jest książka przez moją żonę napisana, tylko przez asysterkę, która tak się nazywa, ale nie jest moją rodziną. Pacjent musi być edukowany dzięki Państwu, dzięki dziennikarzom, którzy zajmują się medycyną. Wiele rzeczy trzeba przybliżać pacjentom, trzeba ich edukować, co jest ważne, jak zapobiegać, doskonała akcja, nie zawal, wybierz życie.
akcje, które zmuszają, prawda, nas do odpowiedniej diety, do odpowiedniej profilaktyki. To wszystko jest ważne. Ja myślę, że to dzięki Państwu ta cała medycyna także się zmienia i my mamy do czynienia też z innymi pacjentami. My już nie mamy 45-letnich chorych, którzy mają chorobę wieńcową i trafiają na stół operacyjny. Dzisiaj normalne to jest babcia 80-letnia albo dziadek, który w wieku 89 lat przychodzi i mówi, że on jednak się zdecydował na wymianę zastawki. Kiedyś byśmy powiedzieli, no chyba mu odwaliło. Teraz uważamy, że to jest coś całkiem normalnego. Myśli nowocześnie. Myśli nowocześnie, życie się nam zmienia. Ja przepraszam. Operowani, tak już poza żartem? Proszę pana, są operowani. Ja powiem panu tak. 10 lat temu pokazywano mi tą zastawkę wprowadzaną metodą przezskórną w Stanach Zjednoczonych, wzięto mnie do pokoju i tajnie pokazano mi tą zastawkę. I pokazywała mi to firma, która sprzedała ten patent do firmy Edwards. Ja powiedziałem, że oni są chyba nienormalni, że to jest w ogóle nienormalne, że coś takiego będzie można zrobić, bo powiedziałem, chyba nigdy nie widzieliście zastawki chorej, zwapniałej i tak. Po iluś tam latach na Śląsku szczepiliśmy pacjentce zastawkę, pacjentce, która ma 89 lat, przyjechała w bardzo ciężkim stanie, była z Mikołowa, pamiętam, i zrobiliśmy jej tą operację. Po paru dniach ta pacjentka wróciła do pełnej kondycji, ale to nie jest nic dziwnego, tylko że w marcu tego roku, to jest już prawie półtorej roku, ja patrzę, w tłumie pacjentów oczekujących w poradni jest ta pani. Ja mówię, proszę panią, co pani tutaj robi? No na kontrolę przyjechałam. Jak pani przyjechała? Autobusem. Uwierzyłem we wszystko, że wszystko jest możliwe i w kardiologii, i w kardiochirurgii, ale najważniejsza jest współpraca kardiolog, anestezjolog, kardiochirurg, hard team, odpowiednie decydowanie o tym, co należy zrobić, kiedy zrobić i zaufanie też do lekarzy. Przepraszam, granatowy Land Rover. Dziękuję Państwu bardzo. Przeciętny wiek pacjenta. Ja powiem panu tak, proszę pana, ja prowadzę na klinice statystykę od 89 roku. W 89 roku przeciętny wiek pacjentów operowanych 56 lat. 89 rok. 56 lat. Dzisiaj 74. Proszę panią, wiele osób pyta się o dostępność do usługi kardiologicznej i kardiochirurgicznej. Ja powiem państwu jedno. Ja osobiście, jeżeli bym nie daj Boże miał dostać zawału, to bym go chciał dostać w Polsce, a nie w innym kraju, bo uważam, że dostępność do leczenia zawału w Polsce jest jedna z najlepszych. Jakość usług kardiologicznych jest bardzo wysoka w ośrodkach tych referencyjnych dużych i zdecydowanie poprawia się także w małych ośrodkach. Ja otrzymuję pacjentów z całej Polski, otrzymuję z małych ośrodków, jestem pod wrażeniem, jak doskonale są opracowani pod względem echokardiograficznym, przygotowani do zabiegu operacyjnego. To już nie jest ta Polska taka dziadowska, gdzie ja nie chcę wymieniać jakiegoś miasteczka, żeby go nie urazić, że z małego miasteczka jest źle zdiagnozowany pacjent. Są na pewno jeszcze szpitale niedoinwestowane, ale poziom usługi kardiologicznej w Polsce jest absolutnie wysoki. Ja nie, to nie dlatego, że ja się chcę przypodobać moim kolegom kardiologom, ale ja uważam, że jest wysoki. Dostępność do usługi kardiochirurgicznej, proszę panią, termin oczekiwania na operację nie przekracza obecnie 6 tygodni. Jeżeli by operację musiała pani mieć w Wielkiej Brytanii, to będzie pani czekać co najmniej 7 miesięcy. W Polsce jest 6 tygodni na operację. Jak zaczynałem z profesorem Religą w 83 roku, to czas oczekiwania był 1,5 roku na operację serca. Dzisiaj przypadki nagle są operowane z marszu. Zgadzasz się, Zbyszku? Dziękuję Państwu bardzo. Czy jest jakieś ograniczenie wiekowe, jeśli chodzi o bypassy? Nie ma. Stan chorego, stan pacjenta, nie ma. Przecież, proszę pani, firma Ingrosze, jedna z założycieli firmy jest Polska. Jej ojciec jest Polakiem. W wieku
93 lat miał robione u mnie bypassy. Przyjechał z Paryża, bo nie dowierzał lekarzom francuskim. Kompletnie dziadek, można powiedzieć. Ale po prostu uparł się, żeby operować się na Polsce. Żyje sobie nadal. Ja nie wiem ile, to już chyba 6 czy 7 rok, ale on nadal żyje po tych bypassach. U profesora Zembali operowano pacjentkę ile? 100? Nie, no 100 lat. No 98 lat. Nie ma. Ważne jest to, jak się czuję, ja mam mamę, która ma 93 lata, jest pewnie sprawna, uczy mnie cały czas polityki, mówi co jest tam czy tak, pokazuje mi co mam jeść, prawda, mówi ja jej jeść, dziecko nie będziesz długo żył, prawda, no, w ogóle wszystko zależy od tego, w jakim jesteśmy stanie. Mamy seniorów, którzy w bardzo późnym wieku są w bardzo dobrym stanie i mamy ludzi 60-letnich, którzy się już też... No są schorowani albo po prostu mają takiego pecha, że takie mają denali. Panie profesorze, dzisiaj przy bypassach już w ogóle nie wszczepia się rzeczy. No, proszę pana, nie jest to tak, nie jest to tak. Zasada jest taka, powinno się wszczepiać pomosty tętnicze, ale nadal 50% pomostów to są pomosty żylne. Nie, często nie można zrobić tylko pomostów żylnych. Zasada jest taka, każdy chory, i z tego raportu klubu kardiochirurgów wynika, że 99% chorych w tym roku miało szczepioną tęczycę piersiową wewnętrzną. To jest już bardzo duży sukces. 10 lat temu to było 50%, teraz to jest 99%. Uciekam już, wiem, panie profesorze, wiem, że...